I sytuacja kolejna, kolejna sytuacja kuriozalna, to co PiS robi z polskim prawem, proszę Państwa, to może i by mogło przechodzić w czasie wojny, ale nie dziś, w czasie pokoju. Proszę Państwa, do dyspozycji pana Błaszczaka, czyli pana Morawieckiego i Dudy, tak na dobrą sprawę, będzie tak duża kwota pieniędzy, z których nie będzie musiał się rozliczać, konsultować z nikim, jak to do tej pory bywało w polskim prawie, nie będzie musiał żadnych zespołów, fachowców powoływać, sam będzie decydował o wydatkach setek miliardów złotych naszych podatków, jak i też długów, które zaciągną w naszym imieniu. Proszę Państwa, żadne z ugrupowań z tych partii telewizyjnych nie gwarantuje nam tego, co my gwarantujemy. Będziemy w stanie dużej części polskich długów się po prostu pozbyć ze względu na to, że te pieniądze nie były odpowiednio dawane, nie była odpowiednia kontrola celowości tych wydatków czyniona. Te pieniądze po prostu były ryzykownie pożyczone tym, którzy nie realizowali swoich programów wyborczych, proszę Państwa, czyli niezgodnie z wolą narodu, który ich wybrał, tak, obywateli, którzy ich wybrali, więc my będziemy w stanie te długi nam znacząco zniwelować. To tak nie będzie w prosty sposób, ale etapami pewnych pieniędzy nie będziemy musieli spłacać, ale nie partie telewizyjne. One, proszę Państwa, będą to spłacały z Waszego majątku. Zrobią wszystko, żeby to zrobić, także nie wolno ich wybierać. Dziś mamy kolejną taką kuriozalną sytuację, że zmienili sobie przepisy, żeby Błaszczak mógł setki, nie milionów, miliardów złotych wydawać.